Przemysław Semczuk przedstawia podcast oryginalny z serii Żywioły. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Fatalne ptaszki. Część pierwsza. W latach 50. polska flota rybacka wyrusza na podbój łowisk na Morzu Północnym. W sklepach pojawiają się tłuste śledzie. Ale ten sukces jest okupiony życiem rybaków. Pierwsza na dno idzie czubatka, zabierając ze sobą 14 ludzi. Czterech uratował przypadek albo cud. Rok później na pokładzie Cyranki ginie 12 rybaków. Sześciu pozostałym morze daruje wyrok. Tych tragedii można było uniknąć. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Woda. W pierwszych dniach maja 1955 roku Leon Druckner, reporter Dziennika Bałtyckiego, donosi, że po remoncie z rejsu próbnego wrócił statek Fryderyk Chopin. Przy nabrzeżu Dalmoru od razu rozpoczęto załadunek pustych beczek i soli, a na pokładzie trwają ostatnie prace montażowe maszyny, która już na morzu ma produkować konserwy. Dla czytelników gazet to dobra wiadomość. Mimo, że do morza mają blisko, w handlu brakuje nawet ryb. Ale Chopin nie będzie pracował na Bałtyku. Lada chwila ruszy na Morze Północne, gdzie już rozpoczęły się śledziowe żniwa. Część floty Dalmoru już od miesiąca jest na Morzu Północnym. Niestety wiosna przywitała polskich rybaków sztormem. Zaledwie raz udało im się zarzucić sieci na bogatych łowiskach Dogger Bank. Do ładowni 44-metrowego Saturna tego dnia trafiło 8 ton ryb. Na tym szczęście się skończyło. Kolejne 3 doby rybacy spędzili na kojach, a napędzana maszyną parową łajba, którą Dalmor otrzymał w ramach pomocy z amerykańskiej UNRY, musiała sztormować. Ustawiona dziobem do wiatru, raz za razem wspinała się i spadała z potężnych grzywaczy, nazywanych przez ludzi morza dziadami. Rzucany falami trawler dzielnie stawiał opór rozszalałemu morzu. Jednak dla świeżo upieczonych wilków morskich był to prawdziwy chrzest bojowy. Nawet ci, którzy już kilka sezonów spędzili na obfitujących w rybę łowiskach pomiędzy Wielką Brytanią, Danią i Norwegią, trudno znieśli wściekły atak morza, które nie tak łatwo oddaje swoje skarby. Sztorm trwał 3 dni. Najgorszą niespodziankę przyniósł nam dzień 9 kwietnia o godzinie 21.15, gdy większość załogi spała, zmęczona ciągłymi przechyłami i skokami statku. Potężna boczna fala z hukiem przewróciła statek na burtę. Wewnątrz nastąpił niesamowity bałagan. Złapawszy się siennika w takt rumoru taboretów i garnków w kuchni, z łóżka przez biurko wylądowałem na ścianie i spocząłem na portrecie swojej najdroższej. W kotłowni palacz rzepka podrzucał właśnie węgiel do paleniska, gdy nagle potoczył się przez kotłownię i zwinięty w kłębek znalazł się na ścianie burty między węglem. Asystent maszynowy Pepliński, czerwony jak burak, wisiał w powietrzu, trzymając się rękoma zaworu manewrowego, gdyż posadzka zmieniła mu się w ścianę. Sternik Turmański trzymał się kurczowo steru, szukając oparcia dla nóg. Najgorzej przedstawiała się sprawa z pomocnikiem kucharza Kaszubskim, który w tak tragicznej chwili rzucał się do drzwi i usiłował je otworzyć. Na szczęście mechanik Minkus, po krótkim szamotaniu się z Kaszubskim, nie dopuścił do tego. Statek leżał na prawej burcie. Drzwi były skierowane w głąb morza i wystarczyłoby je uchylić, a potężny napór wody zalałby pomieszczenia i maszynownie. Za chwilę na statku zapanowało nowe życie. Padły szybkie rozkazy. Stop, pół naprzód i wstecz. Zatętniło mocniej serce maszyny. Śruba odpychała spienioną wodę, przywracając powoli statkowi normalne położenie. Na drugi dzień załoga zebrała się przy śniadaniu wielkanocnym.
Niektórzy z nas byli przybrani bandażami i plastrami na twarzach. Wyglądaliśmy malowniczo, jak pisanki wielkanocne. Przy kieliszku, zaoszczędzonym jako dodatek do prowiantu, z dala od rodziny, znajomych i najdroższych, wspominaliśmy wczorajsze wrażenia i przeżycia. W toku rozmowy usłyszałem słowa: szczęście, że dyrekcja techniczna zezwoliła nam zamontować nowy orzech i łańcuch maszynki sterowej, bo inaczej, kto wie, może dzielilibyśmy los Jowisza, który zmuszony jest sterować przez talię windą trałową. Pasjonująca relacja Konstantego Osipuka, mechanika Saturna, ukazuje się w Dzienniku Bałtyckim dopiero 17 maja. List wysłany z pokładu Travelera najpierw trafia do statku bazy, który dostarcza rybakom wodę, paliwo i żywność, zabierając beczki pełne śledzi. Dopiero gdy baza wróci do kraju, listy zostaną wysłane do adresatów. To jednak nastąpi za kilka tygodni, gdy wieści z łowisk na Morzu Północnym dotrą do czytelników. Na Dogger Bank nikt nie będzie już myślał o śledziach. Jednak zanim czytelnicy dowiedzą się o sztormowych przygodach Saturna, w gazecie ukazuje się sprawozdanie przekazane ze statku bazy Morska Wola przez radio. Kwietniowe sztormy są już tylko wspomnieniem. Maj zaczął się dla rybaków prawdziwym wysypem śledzia. W ciągu tygodnia do ładowni Morskiej Woli trafiło już 550 ton ryb. Najwyższe wyniki ma rozoga, która w ciągu 8 dni wykonała aż 86% planu. Tylko jednego dnia rybacy rozogi złowili 18 ton śledzi. Z tyłu nie zostaje także jowisz, który uporał się już z usterką steru i ma na koncie niemal 74% planu. Goni go ławica z wynikiem 69%. Lada dzień statek baza będzie musiał zejść z łowiska i wrócić do kraju, by odstawić złowioną rybę. Zastąpi go Fryderyk Chopin, który poza odbieraniem skutrów ryb w beczkach będzie produkował także poszukiwane w kraju konserwy rybne. Na łowiskach Morza Północnego operuje także flota nowego, bo powołanego do życia zaledwie 3 lata wcześniej, Świnoujskiego Przedsiębiorstwa Usług Rybackich Odra. Na początek Odra przejęła z Dalmoru ptaszki. Lugotrawlery z serii B11, którym nadano imiona ptaków. Pierwszy nosił imię Kulik i dlatego czasem całą flotyllę Odry rybacy nazywają kulikami. Te niewielkie jednostki zgodnie z projektem miały łowić na Bałtyku. Szybko jednak ktoś za biurkiem uznał, że nasze morze jest dla nich za ciasne i nazbyt przełowione. Lugry mogły się lepiej sprawdzić na Morzu Północnym. Ale podczas budowy nie zakładano, że będą się wypuszczać tak daleko na niespokojne wody. Aby sprostać temu zadaniu, na niemal nowych jednostkach musiało się znaleźć miejsce dla dodatkowej załogi, która z 12 urosła do 18 ludzi. Te, które już łowiły, musiały wrócić do stoczni, a te, które akurat zwodowano, zostawały, by jeszcze przed pierwszym wyjściem z portu przejść przebudowę. Miejsce dla dodatkowych 6 załogantów znaleziono na rufie. Po jej lewej stronie dodano nadbudówkę i bez zbędnych dociekań wysłano w morze. W sobotę, 16 kwietnia 1955 roku, gdy na Morzu Północnym trwa jeszcze sztorm, z portu w Świnoujściu wychodzi Czubatka. Luger rusza całą naprzód, prowadzony przez 44-letniego kapitana Aleksandra Jabłońskiego. 11 ptaszek z serii ma już 4 lata i poza powiększeniem miejsc dla załogi przeszedł nawet remont klasowy. Wszystkie statki co 4 lata muszą wrócić do stoczni, by przejść dokładną kontrolę kadłuba, maszyny, pomp, sterów i wszystkich urządzeń. Jednym słowem, muszą być zdatne do żeglugi, a co najważniejsze, bezpieczne dla załóg. Liczący trochę ponad 30 metrów luger pchany przez 300-konny silnik idzie lekko pochylony na prawą burtę. 10-stopniowy przechył jest przykrą konsekwencją przyklejonej na rufie nadbudówki. Borykają się z nim i inne kuliki, których załogi uznały, że widać taka ich uroda. Rybacy przywykli już do pracy i życia na krzywych statkach. Następnego dnia Czubatka przymusowo zatrzymuje się w Kopenhadze, by zreperować niedomagającą radiostację. 3 dni później jest już na ławicy do Dogger Bank. Rybacy aż rwą się do pracy, by wykonać założony w przedsiębiorstwie plan.
Pełne sieci to dobry zarobek, a nawet premie. Nikt nie jedzie na Morze Północne, by leżeć w koi. Praca jest ciężka, ale chętnych nie brak. Doniesienia planistów Dalmoru były bardzo optymistyczne. Niestety pierwsze łowy czubatki nie są szczęśliwe. Rybacy wyciągają niemal puste siatki. Kolejne zaciągi również nie napawają optymizmem. Do ładowni, która może pomieścić 200 beczek, trafia codziennie najwyżej 5. A do tego psuje się pogoda. Niebo przybiera ołowianą barwę, a wiatr przypomina, że to dopiero wczesna wiosna. Morze jest mocno rozkołysane. Luger ciężko pracuje na fali i nie ma mowy o wyrzuceniu pławic. Zresztą nie ma co łowić, bo nadciągający sztorm przepędza ławice śledzi z bogatych w plankton płycizn na głębsze wody. Pogoda poprawia się dopiero z początkiem kolejnego miesiąca. 7 maja wymęczeni nieustanną chwiejbą rybacy z czubatki mają swój dzień chwały. Pokład wreszcie zapełnia ryba. Szczęśliwi brodzą po kolana w lśniącej srebrem śledziowej masie. Do ładowni trafiają kolejne pełne beczki. Wraz z nimi wraca dobry humor i zadowolenie. Nawet zmęczenie i obolałe ręce nie są w stanie tego popsuć. Wieczorem kapitan Jabłoński wywołuje morską wolę. Czubatka ma pełne ładownie. Musi zdać beczki, pobrać puste i wracać na łowisko. Jak najprędzej, póki ryb jest pod dostatkiem. Przy okazji trzeba uzupełnić bunkier, bo przez bezczynne kolebanie się po falach kończą się zapasy paliwa, wody i prowiantu. Brakuje też węgla, którym opalana jest kuchnia w kubryku. Pod koniec następnego dnia czubatka odnajduje morską wolę. Wokół bazy ruch jak na marszałkowskiej. Na zdanie ładunku czekają duże dalmorowskie trawlery, rawka, rozoga i wielki wóz. Jest też całe stado ptaszków. W kolejce do rozładunku czeka sowa, derkacz, dzięcioł, drop i słowik. W pobliżu kręci się holownik Swarożyc, który właśnie przywiózł jakichś ważnych gości. Wśród załóg po cichu rozchodzi się wiadomość, że to oficerowie informacji wojskowej, którzy mają zabrać do kraju niedoszłych uciekinierów, rybaków, którzy próbowali uprowadzić cietrzewia. Niechybnie czeka ich proces. Za próbę ucieczki grozi im nawet kara śmierci. Dopiero nad ranem pojawia się szansa, by czubatka przybiła do burty morskiej woli. Jednak chwilę później zrywa się wiatr. To zapowiedź kolejnego sztormu. Kapitan Jabłoński dostaje rozkaz przejścia za rufę statku bazy. Maleńki luger jest tam osłonięty od uderzeń fal i uciążliwego wiatru. Na szczęście dostaje pierwszeństwo z powodu wyczerpania zapasów prowiantu. Jabłoński zgłasza też drobny przeciek. Nie wie, którędy woda dostała się do ładowni, ale jest jej 10 cm. Być może przy wyciąganiu na pokład siatek z rybą przecieka przez zrębnicę, wystający z pokładu kołnierz luku. Ale to tylko przypuszczenia. Mijają godziny. Jest prawie 5 po południu, gdy wreszcie rozkołysany na przybierającej w siłę fali luger podchodzi do morskiej woli. Uwiązany cumami do burty od zawietrznej dostaje chwilę wytchnienia. Na wyładunek beczek nie ma jednak szans, tylko prowiant i woda, tak by móc przetrwać kilka dni sztormowania. Na burtę morskiej woli wchodzi 6 rybaków z czubatki. Na prędce podłączają węże, pompują do zbiornika ptaszka 2 tony słodkiej wody. Gdy upychają prowiant na plankach, które dźwig przenosi na pokład lugra, wiatr zmienia kierunek. Wiejący dotąd z południowego zachodu zaskakuje nagłym uderzeniem z północnego wschodu. Ptaszki zaczynają walić wściekle o obijacze zawieszone na burcie bazy. Sytuacja staje się groźna. Cietrzew i słowik rzucają cumy, uciekając w pośpiechu. Kapitan morskiej woli, Stanisław Ler, nakazuje rybakom z czubatki opuścić statek bazę, tak by ich luger mógł odejść bezpiecznie i przygotować się do sztormowania. Nie jest to jednak proste. Teraz pokład unosi się i opada o kilka metrów w górę i w dół. Dwóm ludziom udaje się skoczyć, ale kapitan Jabłoński, widząc co się dzieje, przerywa cyrkowe wyczyny rybaków. Cumy spadają i czubatka odchodzi, pozostawiając 4 swoich. Na pokładzie statku bazy pozostaje oficer kulturalno-oświatowy Stanisław Żmigrodzki, kucharz Zbigniew Nakonieczny i 2 starszych rybaków, Tadeusz Szymański i Bronisław Lewandowski. Liczą, że jutro wiatr osłabnie i morze się uspokoi, dając im szansę powrotu na pokład ptaszka. Póki co muszą skorzystać z gościnności wysłużonego drobnicowca. Kierownik wyprawy Stefan Brągielewicz ustala plan działania. Flota ma się rozdzielić.
Drozd, słowik i cyranka mają puste ładownie i pełne zapasy. Dlatego gnane wiatrem od rufy przejdą do zatoki Firth of Moray w Szkocji, gdzie przeczekają sztorm. A morska wola wraz ze Swarożycem, Rawką, Rozogą i Czubatką, idąc pod wiatr, skierują się w stronę brzegów Norwegii, licząc na lepsze warunki, które pozwolą dokończyć rozładunek i zwrócić rybaków. Czubatka idzie jako ostatnia. Po północy posuwający się gęsiego konwój polskich rybaków jest na wysokości norweskiej latarni Utsira. Wiatr jednak nie słabnie. Przy siódemce w skali Beauforta nie ma co liczyć, że lugrowi uda się uwolnić od beczek pełnych solonych śledzi. Póki co trzeba sztormować. Rankiem pogoda nie poprawia się. Morska wola wywołuje przez radio kolejne jednostki. Melduje się Swarożyc, Rawka i Rozoga. Czubatka milczy. Nie widać jej na horyzoncie. Na razie jednak nie ma powodu do obaw. W czasie sztormu wiatr mógł zepchnąć niewielką jednostkę nawet o kilkadziesiąt mil. Nieraz zdarzało się też, że w nawałnicy statki traciły antenę radiostacji. Albo po prostu wyłączano radio. Możliwe też, że kapitan Jabłoński źle zrozumiał polecenie i razem z trzema innymi ptaszkami poszedł w stronę wybrzeża Szkocji. Lub samowolnie ruszył do macierzystego portu w Świnoujściu. Brana jest też pod uwagę jeszcze jedna możliwość. Powtórka niedawnych wydarzeń na Cietrzewiu. Z pokładu zszedł oficer kulturalno-oświatowy, czyli politruk. Często był to człowiek bezpieki, który czuwał nad bezpieczeństwem. Niepokój wzbudza tylko relacja jednego z załogantów Czubatki. Gdy rybacy próbowali przedostać się na swoją burtę, kapitan miał krzyknąć, że przeciek w ładowni się powiększa. Beczki stoją już 30 cm w wodzie. Dopiero teraz zaczyna się sprawdzanie dokumentów. Okazuje się, że faktycznie zgłoszenie o przecieku zanotowano już wcześniej, a to budzi pewne obawy. Póki co nikt nie wszczyna alarmu. Flota sztormuje przez cały dzień i następną noc. Czubatka jest co jakiś czas wywoływana, a radiooperator przepytuje inne przechodzące w okolicy statki, czy nie widziały niewielkiego rybackiego lugra. 11 maja morska wola łączy się przez radio ze słowikiem, który dotarł rankiem do Firth of Moray. Kapitan nic nie wie o czubatce. Dwa pozostałe ptaszki idą w sporym, kilkugodzinnym odstępie. Cyranka jest u wybrzeży Szkocji po południu, a drozd dopiero wieczorem. W dniu, gdy Dziennik Bałtycki donosi o sukcesach na Morzu Północnym, informując triumfalnie, że w ładowniach morskiej woli jest już 5,5 tysiąca beczek śledzi, statek jest u wybrzeży Norwegii. Pogoda poprawia się na tyle, że część flotylli zarzuca nawet sieci. Następnego ranka, gdy Czubatka już trzeci dzień nie daje znaku życia, dowódca wyprawy zarządza poszukiwania. Wszystkie jednostki przerywają połów i zaczynają przeczesywać Morze Północne. O zniknięciu jednostki zostaje powiadomiony Dalmor i Odra. Tajne depesze otrzymują także polskie placówki dyplomatyczne w Londynie i w Oslo. Tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że Czubatka zawinęła do któregoś z portów u wybrzeża Wielkiej Brytanii lub Norwegii. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Woda. W czasie, gdy rybacy przeszukują morze, a agenci morscy porty, informacje o losach Czubatki podaje monachijska rozgłośnia Radia Wolna Europa. 12 maja wieczorem norwescy rybacy odnaleźli na niewielkiej wysepce w okolicach Stavanger szalupę ratunkową z ciałami dwóch ludzi. Jest też bańka po oliwie z napisem Świnoujście 1954. W innym miejscu morze wyrzuciło na brzeg koło ratunkowe z napisem Czubatka. Wszystko staje się jasne. Choć nie dla wszystkich. Władze już wiedzą o tragedii, która zabrała 14 ludzi. Mimo to Dziennik Bałtycki publikuje zabawne relacje Konstantego Osipuka, mechanika z Saturna. Ogólnopolska prasa jest zajęta relacjami z tragicznego pożaru w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie w płomieniach zginęło 58 osób. Wiadomość o zatonięciu Czubatki pojawia się dopiero 20 maja. Tragiczna katastrofa na Morzu Północnym. Wskutek najechania na minę zatonął polski lugrotrawler Czubatka. Na Morzu Północnym wydarzyła się ostatnio tragiczna katastrofa. Zatonął lugrotrawler przedsiębiorstwa Odra w Świnoujściu MT Czubatka. Zginęło 14 rybaków z załogi statku. Aleksander Jabłoński, Władysław Dziudzio, Józef Bacała,
January Erbel, Tadeusz Poklęgowski, Stanisław Stachera, Mikołaj Kołodziej, Bronisław Matynia, Jerzy Rutkowski, Mieczysław Zieliński, Stanisław Drudzisz, Edward Krechta, Lucjan Rybarczyk i Henryk Mucha. Czterech członków załogi Czubatki ocalało. Są to Tadeusz Szymański, Bronisław Lewandowski, Zbigniew Nakonieczny i Stanisław Śmigrocki. W momencie katastrofy znajdowali się oni na pokładzie statku bazy Morska Wola. Oto okoliczności katastrofy. MT Czubatka zatonął w dniu 10 maja około 15 km na zachód od wybrzeży norweskich w okolicy Bergen w czasie sztormowej pogody. Przyczyną zatonięcia Lugro Trawlera było najechanie na dryfującą minę, pozostałość po minionej wojnie. Po katastrofie 24 polskie statki z flotylli rybackiej, łowiącej na Morzu Północnym, przerwały połowy i rozpoczęły poszukiwania. Nie dały one jednak rezultatów. U wybrzeży Norwegii znaleziona została wyrzucona przez morze tratwa ratunkowa z ciałami dwóch ludzi oraz z dwoma kołami ratunkowymi z napisem Czubatka. Ciała dwóch polskich rybaków poległych śmiercią marynarza zostaną przewiezione do kraju. Innych śladów po Lugro Trawlerze nie znaleziono. Rodzinom zaginionych zapewniono opiekę i pomoc. Na informacje o minie reagują norweskie władze konsularne. Stacje brzegowe nie zanotowały w tych dniach żadnego wybuchu. Zresztą od wielu lat nikt nie spotkał w tych okolicach min. Nie spotkał, bo ich tam nigdy nie było. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowuje również notę, w której informuje, że stacja brzegowa w Bod odebrała w nocy z 9 na 10 maja sygnał wołania o pomoc. Nie udało się ustalić nazwy statku, a wołanie niemal natychmiast ustało. Odnalezionymi członkami załogi są kapitan Aleksander Jabłoński i rybak Jerzy Rutkowski. Norwescy rybacy myśleli, że śpią, ułożeni na boku, leżąc obok siebie. Opinia publiczna nie dowiaduje się jednak, że zmarli z wychłodzenia. Nie udało im się otworzyć schowka zawierającego rakiety sygnałowe oraz prowiant. Choć cały prowiant stanowiła tylko jedna puszka mleka skondensowanego, to i ona mogła uratować im życie. Ale była zamknięta w schowku, bronionym zardzewiałą śrubą. W Świnoujściu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego rozpoczyna sprawdzanie dokumentów statku. Przy okazji wychodzi na jaw, że przed wyjściem w morze, podczas kontroli inspektora BHP Odry, kapitan Jabłoński skrytykował marne wyposażenie ratownicze. Informatorzy donoszą, że miał nawet powiedzieć, że przedsiębiorstwo nisko ceni życie pracowników, skoro wypuszcza ich w morze, nie zapewniając bezpieczeństwa. Byle tylko łowili jak najwięcej. Taka jest prawda. Realizacja planu jest priorytetem i to nie tylko dla przedsiębiorstw rybackich. W śląskich kopalniach górnicy, fedrując węgiel, wciąż biją rekordy. Nikt nie wie, że na jednego przodownika pracuje trzech więźniów lub żołnierzy służby Polsce. Rybacy niestety nie mają pomocników, a mimo to prasa podkręca atmosferę wyścigu. Dziennik Bałtycki w numerze z 26 maja informuje, że rybacy z Arki już na 6 dni przed terminem wykonali plan. Załoga Kutra, gdy 93 pod dowództwem szypra Rudolfa Marka do 24 maja ma już niemal 180% planu. Gdy 205 z szyprem Władysławem Gilewiczem niespełna 130%, a gdy 210 dowodzony przez Tadeusza Drelicharza 120%. Także rybacy z Dalmoru są niemal na finiszu. Trzy załogi przekroczyły już plan, a całemu przedsiębiorstwu brakuje już tylko 9%. Zdaniem dziennika sytuacja na Morzu Północnym znacznie się poprawiła. Chwaleni są także rybacy z małych przedsiębiorstw łowiących na Bałtyku, Szkuner i Gryf z Władysławowa oraz jedności rybackiej z Gdyni. Zdaniem dziennikarzy nie wszyscy jednak zasługują na pochwałę. Podczas gdy na przykład rybacy spółdzielni Jedność Rybacka i Gryf zbliżają się już do pełnego wykonania zadań miesięcznych, być może już je nawet wykonali, spółdzielcy z Łeby przekroczyli zaledwie w kilku procentach połowę planu. Na łowiskach RS 7-8 wydajność wynosiła od 1,5 do 1,7 tony na kutrodzień.
Krajowy Związek Spółdzielców Rybołówstwa Morskiego wielokrotnie zalecał załogom spółdzielni przejścia na te łowiska, na których załogi Szkunera i spółdzielni Gryf osiągają doskonałe wyniki. Łowiska te nie są przecież na tyle odległe od Łeby, by usprawiedliwiać opieszałość. Znajdują się całkowicie w zasięgu kutrów 13-metrowych. Niestety, ani kierownictwo połowowe dziesięciolecia, ani rybacy nie posłuchali tych zaleceń, trzymając się kurczowo bliskich łowisk, których wydajność przejściowo się zmniejszyła. Ponadto już przy sile wiatru 4 stopnie wstrzymywali się od wychodzenia na połowy w obawie, by większy sztorm nie odciął ich od portu. Rybacy z Łeby, zmieńcie jak najszybciej swoje postępowanie. Nie uważajcie się za mądrzejszych od ludzi z serwisu rybackiego czy Krajowego Związku Spółdzielni Rybołówstwa. Ostatnie walne zgromadzenie wykazało, do czego prowadzi brak zrozumienia z waszej strony dla gospodarki całej waszej spółdzielni. Oto warsztaty zapewniły wam wysoką gotowość techniczną jednostek, a wy jej teraz z kolei nie wykorzystujecie. A przecież fakt, że wasze niedobory w ogólnym planie spółdzielczości na drogi Gryf czy Jedność Rybacka nie przyniesie pożytku spółdzielni dziesięciolecia, a wam przyniesie tylko wstyd i obniżenie zarobków. Rzecz w tym, że ani dziennikarze, ani planiści nie wychodzą na Bałtyk na starych, zdezelowanych drewnianych krypach, pamiętających jeszcze dwudziestolecie międzywojenne. Nie muszą walczyć ze sztormami na Morzu Północnym. Na zatonięcie Czubatki znaleźli najprostsze wyjaśnienie – po niemiecką minę, o której głos wybrzeża przypomina jeszcze w relacji z pogrzebu. Bolesną stratę poniosło nasze rybołówstwo. 10 bieżącego miesiąca błąkająca się po wodach Morza Północnego mina przecięła życie 14 członków załogi trawlera Czubatka z przedsiębiorstwa Odra w Świnoujściu. Jak już donosiliśmy, w wyniku długotrwałych poszukiwań odnaleziono ciała dwóch rybaków – szypra Aleksandra Jabłońskiego i rybaka Jerzego Rutkowskiego. Zwłoki ich przywiózł do kraju lugrotrawler Sowa. W ubiegłą sobotę odbył się w Gdańsku pogrzeb Aleksandra Jabłońskiego i Jerzego Rutkowskiego. Przed wyruszeniem konduktu z kostnicy Akademii Medycznej w Gdańsku minister żeglugi, towarzysz Mieczysław Popiel, udekorował trumny obu rybaków złotymi krzyżami zasługi, przyznanymi pośmiertnie załodze Czubatki przez Radę Państwa. Przy dźwiękach marsza żałobnego ruszył kondukt pogrzebowy. Za trumnami kroczyły rodziny rybaków z Czubatki, delegacje zakładów pracy Wybrzeża, przedsiębiorstw rybackich, młodzież szkoły rybołówstwa morskiego, przyjaciele i znajomi tragicznie zmarłych rybaków. Naprzedzie delegacje z wieńcami. Przed trumnami na czerwonych, jedwabnych poduszkach 14 złotych krzyży zasługi. Złożone na samochodzie trumny ze zwłokami spowite są flagami. Na nich czapki rybackie. Za trumnami obok rodzin minister Mieczysław Popiel, przedstawiciele KW PZPR w Gdańsku, KP PZPR i prezydium MRN w Świnoujściu, liczne grono rybaków. Nad grobem pożegnał rybaków minister Popiel. Wyrażając głęboki ból z powodu tak bolesnej straty, zapewnił rodziny tragicznie zmarłych rybaków, że władza ludowa z pełną troską opiekować się będzie nimi i pomoże ich dzieciom w ukończeniu szkół. Tragicznie zmarłych żegnał również przewodniczący Rady Zakładowej Odry, towarzysz Hańko. Pamięć o tragicznie zmarłych pozostanie w sercach rybaków. Cześć pamięci rybaków, którzy polegli na posterunku. Już dwa dni po pogrzebie Izba Morska w Szczecinie rozpoczyna badanie sprawy zatonięcia Czubatki. Zadanie nie jest proste, bo nie ma świadków zdarzenia. Są tylko dokumenty i relacje czterech rybaków, którzy przez zbieg okoliczności nie podzielili losu swoich kolegów. Sędziowie biorą oczywiście pod uwagę oficjalną wersję o najechaniu na minę. Ta jednak zdaniem składu orzekającego jest zupełnie niewiarygodna.
Na odnalezionej szalupie nie było śladów zniszczeń spowodowanych wybuchem. Obrażeń, które mógł wywołać wybuch, nie mieli też dwaj odnalezieni rybacy. A już sam fakt, że miny w tym rejonie nie występują, zamyka definitywnie rozważania. Brane są pod uwagę także i inne scenariusze, począwszy od kolizji z inną jednostką, przez wpłynięcie na skały, a nawet sabotaż i próbę uprowadzenia. To ostatnie wzięto pod uwagę tylko z powodu niedawnych wydarzeń na Cietrzewiu. Przewodniczący składu Seweryn Koczorowski i ławnicy kapitanowie Franciszek Szudziński i Bolesław Bombczyński zauważają jednak coś, co jak się wydaje umknęło innym. Czubatka miała problem z 10-stopniowym przechyłem. Wyliczenia biegłych wykazują, że dobudówka na rufie spowodowała zmianę wysokości metacentrycznej, a to z kolei miało skutek we wchodzeniu w niebezpieczną amplitudę rezonansu. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych i odpowiedniej długości fal statek nie był w stanie pracować na fali. Było dość prawdopodobne, że przy zmiennym wietrze kapitan mógł mieć trudność z ustawieniem lug radziobem do fal. Jedna z nich musiała uderzyć pod kątem i czubatka położyła się na prawą burtę, po czym nie dała rady wstać. Z tą tezą nie zgadza się delegat ministerstwa, kapitan Konstanty Maciejewicz. Jego zdaniem czubatka wywołała morską wolę, by powiadomić, że nie nadąża w konwoju i wzięła kurs na wybrzeże Szkocji. Mając wiatr z innej strony, kładła się na burty. Katastrofę miało spowodować otwarcie drzwi, przez co woda wdarła się do środka i nie pozwoliła się już podnieść z przechyłu. Skutek był ten sam, zatonięcie jednostki. Ale nie wywołały go wady konstrukcyjne, a fatalne otwarcie drzwi. O takim ryzyku niemal jak na zamówienie pisał w dzienniku bałtyckim mechanik Saturna. Kapitan Maciejewicz zauważa również, że przy tak dużej fali na pokład wlewały się tony wody, co przy pełnych ładowniach stwarzało spore niebezpieczeństwo. W tej sytuacji przyznaje tylko, że klapy odpływowe są źle zaprojektowane, co znacznie opóźnia uwolnienie pokładu, co także musiało się przyczynić do zbytniego przeciążenia statku. Do sprawy przecieku w ładowni izba nie wraca wcale. Po zaledwie 5 posiedzeniach w dniu 19 listopada izba morska ogłasza orzeczenie. Powodem zatonięcia czubatki było przewrócenie się statku wywołane niekorzystnym rezonansem kołysań poprzecznych. Sędzia odczytujący wyrok jednak zamiera, gdy nieznany głos z głębi sali pyta, jak to się stało, że statek ustawił się bokiem do fal. Zapada długa cisza. Odpowiedzi nie ma, bo wszyscy doskonale wiedzą, że doświadczony kapitan nie mógł popełnić tak banalnego błędu. Prasa jednak nie prostuje informacji o minie. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Woda. Wywrotka Cyranki. Udane jesienne żniwa śledziowe roku 1955 i kolejne wiosną roku następnego pozwalają zapomnieć o tragedii czubatki. Flota ptaszków wydziera morzu tysiące ton ryb, ku zachwytom dziennikarzy i radości planistów. O kłopotach i łataniu usterek nękających kuliki nie wspomina się ani słowem, a co róż któryś spędza nawet kilka miesięcy w dokach. Tak jak cyranka, która na przełomie 1955 i 56 roku całą zimę stoi w stoczni remontowej w Gdańsku. Po krótkim, bo ledwie dwumiesięcznym pobycie na Morzu Północnym znowu trafia do suchego doku, tym razem w Świnoujściu. Powód? Nieszczelność wału śrubowego, który nie dość, że puszcza wodę, to grzeje się, grożąc awarią. Sprawa jest poważna, bo utrata napędu podczas sztormu to wyrok dla statku i ludzi. Bez napędu nie da się ustawić jednostki pod wiatr, a obrócenie burtą do fali, jak wiadomo, jest zabójcze. Wyniki napraw nie są zadowalające, ale cyranka i tak musi jeszcze odwiedzić gdańską stocznię remontową, by wykonać remont główny silnika. Zbiera cumy i rusza w drogę wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Ledwie skok po spokojnym morzu ze Świnoujścia na Zatokę Gdańską. Ale po minięciu Helu, luger wchodząc w zwrot na sterburtę, nieoczekiwanie kładzie się i pozostaje w niebezpiecznym przechyle. Zaskoczenie załogi jest tak ogromne, że w pierwszej chwili myślą o opuszczeniu pokładu. Nic się jednak nie dzieje. Maszyna pracuje normalnie, a ptaszek idzie wciąż naprzód, tnąc fale zatoki. Tyle, że krzywo. Zatem nie ma powodu do paniki.
Większość jednostek z tej serii ma przechył. Pod koniec września, gdy w stoczni wreszcie kończą remont, rybacy czytają w gazetach pełne optymizmu doniesienia z Morza Północnego. Ruszyły kolejne śledziowe żniwa. Ryba sama pcha się w sieci, codziennie padają rekordy, a statek Baza nie nadąża z odbieraniem pełnych beczek. Tymczasem Cyranka musi jeszcze zawinąć do Gdyni, pobrać wodę, paliwo, węgiel i prowiant. Normalnie powinno wystarczyć pół dnia. Ale w socjalizmie, gdzie na każdy wydany z magazynu kilogram musi być kilka świstków papieru i drugie tyle pieczątek, luger stoi przy nabrzeżu bite 5 dni. Wieczorem, 24 września, kapitan Marian Snopek i jego załoga mają już dość. Zrzucają cumy i bez asysty pilota wychodzą w morze, nie zgłaszając nawet odprawy w kapitanacie portu. Byle tylko zostawić za sobą portowe nabrzeża, poczuć wreszcie kołysanie i zimny północny wiatr. Zarzucić sieci, a potem zacząć upychać w beczkach tłuste, srebrzyste śledzie. 4 dni później Cyranka jest na dobrze sobie znanych wodach ławicy Dogger Bank. Od 2 lat luger krąży pomiędzy Wyspami Brytyjskimi, Norwegią i Danią. Przetrwał już nie jeden sztorm. Nieraz musiał uciekać na spokojniejsze przybrzeżne wody, albo nawet chować się w malowniczych norweskich fiordach. I nieraz miał już ładownię zapchaną pełnymi beczkami. O niczym innym załoga nie marzyła, idąc przez duńskie cieśniny, smagana słoną morską bryzą. Jednak skotłowane Morze Północne ma inne plany. Wita Cyrankę silnym wiatrem i wściekle atakującymi falami. O zarzuceniu sieci póki co nie ma mowy. 2 dni załoga przepędza pod pokładem. Włok wyrzucają dopiero w niedzielę. Pierwsze 3 zaciągi wraca na pokład pusty. Bo trudno uznać, że jedna beczka coś znaczy. Od tyle, by kucharz miał co wrzucić na patelnię. Przy 4. zaciągu włok zahacza o wrak. Sieć jest stracona. Wezmą nową ze statku bazy, ale nie mają się tam z czym pokazywać. Na razie muszą stawiać pławice. Stawiają, ale i to nie przynosi rezultatów. Do ładowni trafia ledwie 12 beczek. Wynik marny. Mimo wszystko budzi nadzieję. Idzie ku lepszemu. Następnego dnia szczęście jednak całkiem opuszcza Cyrankę. Rozkołysane morze przepędziło rybę, która uciekła gdzieś na głębsze wody. Innym kulikom nie idzie lepiej. Choć marna to pociecha, bo ich załogi zapracowały już na solidne wypłaty. Rybakom z Cyranki przyjdzie się w tym miesiącu obejść z gołą pensją. Dopiero 1 dzień października przynosi poprawę pogody i w miarę niezły zaciąg. I tym razem radość trwa ledwie chwilę. Następnego dnia morze znowu zaczyna kolebać lugrem, a do tego trzeba pomóc mysi królikowi, który utknął skręconą w śrubę siecią. Pod wieczór pogoda wyraźnie się psuje. Zmusza oba ptaszki, by na nowo ustawiły się dziobami do wiatru, a rybaków zamyka w ciasnych kajutach. Kapitan Snopek rozważa, czy iść w stronę spokojnych wód u wybrzeży Szkocji, od którego dzieli ich 150 mil piętrzących się fal. Decyduje się pozostać na łowisku, bo gdy sztorm ustąpi, zaoszczędzi czasu. Te 15 godzin lepiej będzie poświęcić na wyrzucenie sieci, licząc, że tym razem połów będzie obfity. Po sztormie ryba wraca na płytsze wody w poszukiwaniu pożywienia. Całą środę Cyranka walczy z wiatrem sięgającym 8 stopni w skali Beauforta. 30-metrowy luger ciężko pracuje na fali. Nieopodal, w zasięgu wzroku, jego los dzieli mysi królik. W czwartek wiatr odrobinę słabnie, na nowo budząc nadzieję na nadejście lepszej pogody. Póki co morze jest jednak jeszcze zbyt wzburzone, by wyrzucić sieci. Tak mija niemal cały kolejny dzień, 4 października. Około 4 po południu kapitan Snopek ma wrażenie, że wiatr słabnie. Liczy, że uda mu się jeszcze spróbować tego dnia rybaczenia. Na wszelki wypadek chwyta radiotelefon, by poradzić się starszego wiekiem i bardziej doświadczonego kapitana Mieczysława Michalika. Mysi królik jednak milczy. Przesunął rączkę telegrafu. Dyżurny motorzysta Jasiński oddzwonił pół naprzód i zwiększył obroty. Słysząc to, pierwszy mechanik Seryło i sternik Styn, nieco zdziwieni, poderwali się z mesy i wyszli na mostek. Jadę do Mietka, wyjaśnił Snopek. Myślę, że zaczniemy łowić. Zanim się ściemni, zdążymy wyrzucić. Rybak Szymański kręcił kołem w prawo. Mysi królik został już za rufą. Cyranka pochylona na burtę zatoczyła łuk. Mysi królik znów był przed dziobem. Mile za nim przecinał kurs jakiś statek handlowy.
Cyranka szła z wiatrem całą naprzód. Dochodziła godzina 16:40. W górnym pomieszczeniu lewej burty starszy rybak Bańkowski kładł się już spać. Rozebrał się i w spodenkach siadł na koi. Skończył o 16:00 wachtę, zjadł podwieczorek i nie miał nic do roboty. Obok na kojach leżeli motorzysta Stabulewicz, asystent Strugała i młodszy rybak Makowski. Statkiem kołysało. Przypomniało to Bańkowskiemu pierwsze podróże. Pingwin, Czubatka. O, ciekawe, co z tą Czubatką. Zmustrowali go właśnie przed jej ostatnim tragicznym rejsem. Na Cyrance pływał już drugi rok. Statek, jak każdy, ma swoje narowy. Nie sterowny. W pomieszczeniu poniżej pokładu wzrósł właśnie gwar grających w karty. Kłócili się o coś za wzięcie. Trzaskali w stół. Młodszy rybak Uszkur nie mógł usnąć, nie przeszkadzał mu jednak wcale gwar kolegów. Było mu z tym nawet weselej. Z przymkniętymi powiekami leżał w ubraniu. Był to jego pierwszy rejs. Nie mógł się przyzwyczaić do nowego życia. Brakowało mu tej trwałej pewności lądu. Niepokoił ciągły rumor śruby i plusk ocierającej się o rufę fali. Czuł ją niemal, widział, jak chciwie języki omywające burtę szukały dostępu do środka. Ale statek był szczelny. Luki zaklinowane, drzwi stalowe na pokład zaryglowane na głucho. Otwarty był jedynie właz awaryjny nad schodami, przez który wychodzili na spardek. To dodawało pewności. Trzaskały karty o stół, ciepło grzejników mile usypiało. Znów zadźwięczał telegraf. Lewo na burtę, padła komenda kapitana. Szymański kręcił kołem, Cyranka pochyliła się na prawo, wyrżnęła rufą w wodę, statek znieruchomiał, potężna fala wlała się na pokład. Z prawej nadchodził wysoki wał, spiętrzając się nad pokładem syczącą pianą. Statek leżał. Dla Myśli Królika to dopiero druga wyprawa na Morze Północne. Luger pochodzi z bliźniaczej serii B-17, która zaczęła wychodzić ze stoczni ledwie przed rokiem. Nowe kuliki zostały nieco zmienione. Są dłuższe o 2 metry, szersze o niemal 3 i mają większą wyporność. Po części poprzez dodanie kilkunastu ton betonu jako balastu. Wszystko po to, by poprawić stateczność. I faktycznie nie mają stałego przechyłu. Jednak kapitanowie od samego początku narzekają na zbyt duże przechyły podczas manewrów i niebezpieczne kołysanie przy dużej fali. Na mostku Myśli Królika wachtę pełni rybak Fijałkowski. Statek idzie wolno naprzód, ustawiony dziobem do wiatru. Przy takiej prędkości kołysanie nie daje się aż tak mocno we znaki, dając ludziom szansę na odpoczynek. Widząc idącego na nich drugiego ptaszka, wachtowy wzywa kapitana. Obaj patrzą, jak luger pędzony wiatrem tnie fale, walcząc z rozkołysanym morzem. Mija ich po bakburcie, oddalony o parę kabli i mając silny wiatr od rufy, robi jeszcze z mile, zanim zaczyna się układać do zwrotu w lewo. Michalik domyśla się, że chcą ich dogonić, zrównać się. Na horyzoncie widzi sylwetkę jakiegoś większego statku. Spogląda ponownie na Cyrankę, która w jednej chwili kładzie się na prawą burtę. Kapitan czeka, aż luger wstanie. Nie wstaje. Mijają sekundy, a on się nie podnosi. Maszty znikają, a w stronę Myśli Królika spogląda goły kadłub, na który wspinają się jakieś sylwetki. Kapitan Michalik wydaje sternikowi krótkie polecenie. Alarm! A sam wyciąga ze schowka rakietnicę i strzela czerwoną rakietę w stronę idącego w oddali statku. Potem drugą. I nie czekając chwyta słuchawkę radiostacji. Uwaga! Wszystkie polskie statki! Cyranka tonie! Over! Pierwsza zgłasza się Jemiołucha. Po niej kolejne ptaszki polskiej flotylli rybackiej i matkująca im morska wola. Michalik gorączkowo przegląda mapę i podaje przybliżoną pozycję. 55 stopni 15 minut nord, 2 stopnie 15 minut east. Po chwili jeszcze raz namierza stacje brzegowe i koryguje pozycję o 1 minutę długości i 1 szerokości. Najbliżej jest Mazurek, zaledwie 10 mil od miejsca wypadku. Derkacz ma do pokonania 12 mil, Korab 2 14, Słowik 20, Feniks 30, Rega 40, Korab 1 45, a Maskonur 52 mile. Sygnał Mayday odbierają także inne statki i stacje brzegowe. Zgodnie z prawem morskim i Solidarnością, która na morzu ma ogromne znaczenie, kolejno meldują włączenie się do akcji.
Będący na mostku wachtowy Graca, sternik Styn i mechanik Seryło uciekają prosto do lodowatej wody. Berest, Strugała, Makowski, Stabulewicz i Bańkowski są w kubryku pod pokładem. Docierają do włazu awaryjnego, który na całe szczęście nie został zareglowany od zewnątrz, co w czasie sztormu często się zdarzało. Ci z niższego pokładu mają trudniej. Ściany w ułamku sekundy stają się podłogą, a znajome ciasne wnętrze zmienia się w labirynt. Bańkowski, Stabulewicz i Graca wdrapują się namiotany falami wrak. Wydaje się lepszym schronieniem niż próba znalezienia czegoś, co posłuży za prowizoryczną tratwę. Statek tonie, ale agonia jest powolna. Cyranka wreszcie przekręca się stępką do góry. Śruba kręci jeszcze przez chwilę, ale i ona w końcu staje, dając znak, że los kolejnego ptaszka jest przesądzony. Przy burcie płynie kapitan Snopek. Przewracający się wrak wciąga go pod siebie, tak samo jak mechanika Henryka Mastynę. Ten jednak zostaje wypchnięty z kipieli, lecz nie daje już oznak życia. Bosman Władysław Berest próbuje płynąć. Ma rozbitą głowę. Któraś z fal przykrywa go i zabiera na zawsze w głębiny. Obok burty bezwładnie dryfuje ciało mechanika Mieczysława Seryły. Na skrzynce od jarzyn płynie Jan Styn. O życie walczy też asystent Albin Strugała. Rozpaczliwie szuka ratunku, chwytając beczkę. Nie ma w niej jednak oparcia i próbuje uczepić się deski. Wreszcie i on znika pod wodą. Na oczach stojących na wraku odchodzi trójka, która zdawało się miała szansę. Walkę z falami przegrywa także starszy rybak Marian Kałuda i kucharz Stanisław Górski, który szczęśliwie odnalazł w spienionej, kotłującej się wodzie koło ratunkowe. Traci jednak siły, wypuszcza koło z rąk i osuwa się w głębiny. Trójka uratowanych wciąż tkwi na kadłubie cyranki. Słyszą dobiegające z wnętrza uderzenia. To uwięziony w maszynowni motorzysta Władysław Jasiński wali czymś o ścianę, by dać znak, że wciąż żyje, jest w środku i czeka na ratunek. Na razie nikt nie jest mu w stanie pomóc. Mija przeszło 20 minut, gdy tuż przy wraku umierającej cyranki morze oddaje jedyną szalupę ratunkową, jaka była na pokładzie. Jakimś cudem się uwolniła, wyskakując na powierzchnię jak korkowy spławik. Toporny metalowy ponton w błyskawicznym tempie zaczyna uciekać. Nie ma chwili do stracenia. Bańkowski skacze pierwszy, za nim Graca i jako ostatni Stabulewicz. Walczą z kilkumetrowymi falami i lodowatą wodą. Udaje im się. Jednak i to nie jest gwarancją, że ujdą z życiem. Oni wiedzą, jak umarli tamci dwaj z Czubatki. Mysi Królik jest najbliżej, niespełna mile od tonącej cyranki. Dosłownie na wyciągnięcie ręki, ale na razie nie może nic zrobić. Kapitan wie, że aby ruszyć z pomocą, musi wykonać zwrot, a to przy wietrze osiągającym 8 w skali Beauforta i kilkumetrowych falach może zakończyć się identycznym dramatem. Przy zwrocie statek przez kilkanaście sekund będzie ustawiony bokiem do fali. Trzeba zabezpieczyć ładownię, sprawdzić i powiązać zalegające na pokładzie sieci, by nie przewaliły się na burtę. Przygotować sprzęt ratowniczy, do kół i rzutek przywiązać linki. Wreszcie ustawić lugra w dogodnej pozycji i wyczekać odpowiedni moment. Trafić pomiędzy nacierający uderzeniami wiatr i piętrzące się raz po raz fale. O 17:00 Michalik daje sternikowi rozkaz. Ster w lewo na burt, a sam ustawia telegraf w pozycji pół naprzód. Kulik idzie łagodnie po łuku, bezpiecznie zmieniając kurs. Teraz ma cyrankę przed dziobem i wiatr wiejący z rufy. Przy całej naprzód pokonanie mili zajmuje mu zaledwie chwilę. Z drugiej strony do wraku podchodzi duży statek, Italian Victoria. Z burty zwisają już siatki, opuszczono sztormtrap, po którym wschodzą asekurowani linami marynarze. Udaje im się złapać rybaka Pałyzgę. Nie dostrzegają jednak tratwy z trzema rozbitkami. Odchodzą. Mysi Królik wykonał zwrot i całą szybkością szedł w kierunku wraku. Na kadłubie nie było już nikogo. Nagle wśród fal za rufą cyranki błysnęło czerwone światło. Widzę trzech na tratwie, płynę na pomoc, zameldował Michalik bazie. Mysi Królik zbliżał się do wraku. Fala kryła rozbitków, statek szedł teraz wolno, na czucie. Kiedy był blisko, kapitan krzyknął: rzucać! Poleciały koła. Za krótko. Jeszcze trochę naprzód. Stop. Rybacy wybierali rzutki, klarując linki w ręku. Znów zamach i wyrzut. Najbliższe padło tuż obok pontonu. Bańkowski skoczył w wodę, uchwycił koło i wszedł do środka. Załoga przyciągnęła go do burty i wyciągnęła na pokład. Potem pozostałych.
zanotowano w dzienniku, godzina 17:21. Mam trzech, czują się dobrze, proszę o doktora, ratuję dalej. Wołał do mikrofonu Michalik. Zastępca słucha wyjaśnień lekarza. Nacieranie spirytusem, gorące okłady, masaże. Kapitan wykręcił statkiem pod wiatr. Załoga zebrała się na mostku, szukając rozbitków wśród fal. Sternik Styn, płynąc na swym kole, widział, jak mysi królik zdjął trzech z tratwy i odpłynął. Starał się zbliżyć do statku. Niedaleko pływało jeszcze trzech rybaków, jeden na skrzynce, drugi trzymał się planki, trzeci siedział w beczce. Sternik płynął i krzyczał, ile sił miał w płucach. Skipper! Słychać krzyki! Michalik wyszedł na pomost pelęgowy mysi królika. Z dwóch kierunków dochodziły głosy. Jeden przed dziobem, drugi trochę z lewej. Trzymaj się! Zawołał, widząc, że sternik nie odzywa się. Ciężko było jednak podejść do rozbitka. Statek na wolnych obrotach źle słuchał steru. Dał całą naprzód i wykręcił w lewo. Styn znalazł się 30 metrów za rufą. Cała wstecz! Mysi królik oparł się rufą o falę. Pół wstecz! Kapitan ze skrzydła mostku obserwował tonącego. Sternik mógł być w każdej chwili wessany przez śrubę. Styn rozumiał to także, bo zaczął krzyczeć i odpływać od statku. Skoro jednak znalazł się w zasięgu strumienia wody wyrzucanego śrubą, kapitan dał stop. Poleciały rzutki. Jedna spadła na ramię sternika. Styn siadł na pokładzie, ociekając wodą. Widziałem trzech. Szukajcie tam, wskazał ręką. Znów wiadomość dla bazy. Jest czwarty. Wiktoria ratuje piątego. Była godzina 17:34. We wnętrzu Cyranki wciąż trwa walka o życie. Motorzysta Jasiński nadal wali młotem w kadłub, ale jego sygnały docierają tylko do uwięzionego w kubryku Mariana Uszkura. Gdy statek położył się na burtę, a rybacy rzucili się do ucieczki, on poderwał się z koi. Już był niemal przy wyjściu, gdy uprzytomnił sobie, że w rozszalałym morzu nie ma szans. Zrobił kilka kroków w tył, by złapać pas ratunkowy. Wrócił do drzwi, ale wdzierająca się woda nie pozwoliła mu już się wydostać. Zalewając kubryk, wepchnęła młodego rybaka do środka. Znalazł się w pułapce. Słyszy tylko sygnały z maszynowni, które nadaje Jasiński. Jest ciemno. Światło zgasło zaraz, gdy ustał miarowy warkot silnika. Wody jest coraz więcej. Mijają minuty. Sporo czasu. Lodowata woda sięga już ramion, potem brody. Uszkur tkwi w ciemności, z trudem łapiąc powietrze. Aż nagle uderzenie fali szarpie bezwładnym wrakiem Cyranki. Woda uderza, wdzierając się do środka, wyrywa drzwi i wracając zasysa go, by wypluć w korytarzu. Teraz dostrzega w głębi pod stopami bladą plamę światła. Bierze w płuca powietrze i nurkuje. Pływ odpycha go do tyłu. Próbuje jeszcze raz i jeszcze raz. Dopiero za czwartym razem udaje mu się dosięgnąć. To bula i drzwi. Dla bezpieczeństwa zostały zaryglowane od zewnątrz. Tak, by nikt w panice nie mógł ich otworzyć, torując w wodzie drogę do zatopienia statku. Tędy nie da się wydostać, a powietrza wystarczy ledwie na chwilę. Wtedy widzi mocniejszy blask poniżej. To otwarty właz ratunkowy. Mocno chwyta rękami ścian i odpycha się. Jest teraz na zewnątrz, kilka metrów pod wodą, pod tonącym wrakiem. Dosłownie w ostatniej chwili Uszkur wypływa na powierzchnię. Tuż przy burcie odbija się strzaskana szalupa. Wdrapuje się na nią. Schronienie jest niepewne, ale na razie musi wystarczyć. Wciąż słyszy, jak Jasiński wali młotem w kadłub, dając znaki życia. Tratwa niebezpiecznie kołysze się tuż przy kadłubie, którym może ją w każdej chwili zgnieść. Dostrzega dwa uwiązane do relingu brezentowe pływaki napełnione powietrzem. Ryzykując, wskakuje do wody, by odciąć linki. Nie ma jednak siły, by do nich dopłynąć. I wtedy dostrzega statek. Wyciąga ręce w górę i krzyczy. Na pokładzie mysi królika widzą kolejnego rozbitka. Próbują podejść, ale sztorm rozpętał się już na dobre i miota 200-tonowym lugrem, grożąc, że zepchnie go na wrak Cyranki. Kolejne próby kończą się niepowodzeniem. Kapitan Michalik wywołuje morską wolę. Prosi, by wezwano helikopter ratowniczy. Stonehaven Radio potwierdza prośbę.
Jednak po chwili stacja ratownicza Color Coast rozwiewa nadzieję. Śmigłowcami ratowniczymi dysponuje tylko Royal Navy. Z bazy w Newcastle do miejsca, w którym tonie Cyranka, jest 160 mil. Niestety zasięg helikoptera Westland Aircraft wynosi 320 mil. To za mało, by dolecieć do wraku, podjąć rozbitkę i bezpiecznie wrócić. Tym bardziej, że akcja na miejscu może zająć sporo czasu. A już samo dotarcie na pozycję zajmie przynajmniej półtorej godziny. Mało prawdopodobne, by Uszkur przeżył tak długo w lodowatej wodzie. Choć w pobliżu pojawia się kilka większych statków, Mysi Królik musi radzić sobie sam. Duże jednostki nie mogą podejść zbyt blisko, nie narażając się na kolizję z tonącym lugrem. Rozpoczęła się walka o życie młodego rybaka Uszkura. Podjął ją kapitan Michalik ze swoją załogą. Podpłynął z wiatrem, wrak wykręcił się, kryjąc rozbitka. Wstecz, zwrot, nie udało się. Fala kręciła wrakiem, znów manewr. Trwało to już długo, zaczęło szarzeć, zbliżał się zmrok. Kapitan Michalik zdecydował albo, albo. Pół naprzód, wolno, stop. Mechanicy Romanowski i Wieczorek pracowali jak zegarki. Teraz decydowały sekundy. Silnik nie mógł zawieść. Spelengowego zastępca kapitana wystrzelił z pistoletu rzutkę. Wybuch rakiety sparzył mu dotkliwie rękę. Rzutka minęła wrak. Znów strzał, nic z tego. Dzwonek telegrafu. Wolno naprzód i zaraz stop. Dziób Mysi Królika wisiał nad wrakiem. Statek podnoszony falą w każdej chwili mógł podzielić los Cyranki. Poleciały koła, najbliższe było o pół metra. Z tyłu nadchodziła wysoka fala. Z kadłuba wraku dochodziły stuki. Uszkur zsunął się z szalupy, chwycił pod pachę koło i splótł palce u rąk. Gwałtowne szarpnięcie wtopiło go w wodę. Statek szedł pół wstecz, żeby odskoczyć od wraku, nim nadejdzie fala. Rybak zniknął pod wodą. Stop! Rybacy ciągną rzutkę. Wypłynął, już go mają na burcie. Kapitan notował w dzienniku, godzina 18:21, wydobyto na pokład rybaka Uszkura, nieprzytomny. Wieść o uwięzionym we wraku motorzyście Jasińskim powtarzają stacje brzegowe i statki spieszące z pomocą. Zgłasza się norweski holownik ratowniczy Uller. Jest zaledwie 80 mil od miejsca katastrofy i ma na pokładzie nurków oraz palniki mogące przeciąć kadłub. Norwegowie jednak nie mogą podjąć akcji sami. Potrzebują drugiego, równie silnego holownika, aby podtrzymać wrak z dwóch stron. W chwili wypalenia otworu powietrze, które utrzymuje go na powierzchni, ustąpi miejsca wodzie, która zatopi lugra w ciągu paru sekund. Bez drugiego holownika akcja nie ma sensu. Niestety drugi duński holownik Achilles musi pokonać cieśniny i zanim dotrze na pozycję tonącej Cyranki, będzie już za późno. Ruszają gorączkowe poszukiwania. Anglicy nie mają jednostki mogącej działać w takich warunkach. Niemcy mają holownik w Bremerhaven. Obiecują wysłać, ale wszyscy wiedzą, że to 150 mil od tonącej Cyranki, która nie utrzyma się tak długo na powierzchni. W pobliżu sztormują już polskie lugry Korab 2, Makolongwa, Fenix, Reda, Mazurek, Derkacz i Słowik. Niebawem pojawi się jeszcze drugi statek baza Fryderyk Chopin, który akurat płynie z kraju, by zmienić morską wolę. Z całą naprzód zbliżają się także Maskonur, Bąk, Cietrzew, Wielki Wóz i Mały Wóz, ale ich rola ogranicza się do bycia świadkami dramatu. Towarzyszą Cyrance w jej ostatniej drodze, powolnej agonii, która ciągnie się przez kilka godzin. O 23:42 oświetlona reflektorami Słowika, Cyranka znika w wodach Dogger Bank, zabierając uwięzionego w maszynowni wciąż żywego rybaka. 11 innych morze zabrało już chwili katastrofy. 5 minut po północy morska wola, koordynująca akcję ratowniczą, nadaje ostatni komunikat, dziękując wszystkim, którzy ruszyli na pomoc. Dwa dni później krajowa prasa na pierwszych stronach informuje o tragedii na Morzu Północnym. Tym razem nie ma już mowy o minie, ale podany publicznie scenariusz wydarzeń odbiega od rzeczywistości. W godzinach popołudniowych 4 bieżącego miesiąca na Morzu Północnym rozszalał się sztorm.
Statki polskiej flotylli rybackiej, łowiące w oparciu o statek bazę Morska Wola, zostały zaskoczone w trakcie pracy. O godzinie 17 z łowiska Dogger Bank lugrotrawler polski Myśl Królik nadał sygnał SOS i poinformował znajdującą się o 120 mil Morską Wolę, że przed chwilą na jego oczach lugrotrawler Cyranka, baza Odra Świnoujście, wywrócił się do góry dnem. Tragiczny w skutkach wypadek nastąpił podobno w trakcie połowów. Cyranka łowiła pławicą i w momencie wykonywania zwrotu pod gwałtownym uderzeniem fali straciła równowagę, wywracając się do góry dnem. Premier Cyrankiewicz powołuje specjalną komisję pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, towarzysza Zenona Kliszki. W jej skład wchodzą także specjaliści z Politechniki Gdańskiej, Morskich Instytutów Naukowych, biur konstrukcyjnych oraz specjaliści od nawigacji, a nawet działacze społeczni na odcinku morskim. Śledztwo rozpoczyna także prokuratura. Na morze wyrusza holownik ratowniczy Herkules, który ma zbadać możliwość podniesienia wraku leżącego na głębokości 30 metrów i wydobyć ciała rybaków uwięzionych w kadłubie. Ci, których uratowano, wracają do kraju na pokładzie Myśli Królika. Akcja Herkulesa nie kończy się jednak powodzeniem. Sztorm szalejący na Morzu Północnym nie daje nawet szans na odnalezienie wraku. Po kilku dniach holownik wraca, a cała rybacka flotylla nadal sztormuje w oczekiwaniu na lepszą pogodę. Burza zbiera się także nad Polską. 15 października podczas posiedzenia Biura Politycznego zapada decyzja o rozpoczęciu obrad 8 plenum PZPR i wyborze nowego składu biura, z którego wykluczony zostaje marszałek Konstanty Rokossowski. Sytuacja staje się napięta. W podręcznikach historycy będą nazywać ten czas po prostu październikiem. Tego dnia Dziennik Bałtycki informuje obszernie na pierwszej stronie o pracach rządowej komisji badającej przyczyny tragedii na Morzu Północnym. Już nadtytuł, aby tragedia Cyranki nie powtórzyła się, zapowiada nadchodzący przełom. I faktycznie, już 3 dni później Dziennik publikuje dość zaskakujące wstępne wyniki badań. Wady konstrukcyjne lugrotrawlerów i niedbalstwo użytkowników przyczyną zatonięcia Czubatki i Cyranki. Komisja swoje pierwsze wnioski oparła na podstawie rozmów przeprowadzonych z ocalałymi członkami załogi Cyranki, jak również z innymi rybakami pływającymi na tego typu jednostkach oraz na podstawie badania stateczności pochodzącego z tej samej serii lugrotrawlera Suika. Próby stateczności zostały na Suice przeprowadzone przy podobnym układzie ładunku, jak w momencie wypadku na Cyrance. Okazało się, że na przyczyny wypadku złożyły się zła stateczność tego typu statków, powiększona w wypadku Cyranki dokonaną przebudową rufy w związku ze zwiększeniem stanu osobowego załogi, niesprawdzona po dokonanych zmianach ponownie stateczność, niewłaściwe wykonanie manewru w czasie sztormowej fali, zbyt ostry zwrot przy dużej szybkości spowodowały przewrócenie się Cyranki na burtę. Komisja wypowiedziała się za czasowym zawieszeniem eksploatacji wszystkich lugrotrawlerów tego typu do czasu przeprowadzenia dokładnych prób stateczności i zapewnienia pełnych warunków bezpieczeństwa. Komisja stwierdziła dalsze nieporządki panujące na naszych jednostkach łowczych. Z winy kierownictwa przedsiębiorstw Odra i Dalmor, Centralnego Zarządu i Ministerstwa Żeglugi, goniących za wszelką cenę za ilościowymi efektami połowów, na statkach dalekomorskich nie są przestrzegane należycie warunki bezpieczeństwa pracy. I tak na przykład Cyranka w chwili wypadku miała na pokładzie tylko jedną tratwę ratowniczą zamiast przepisowych 2. Ponadto położenie szalupy na statku na skutek wadliwych rozwiązań konstrukcyjnych wykluczało faktycznie w chwili wypadku jej użycie. Komisja, analizując okoliczności zatonięcia lugrotrawlera Czubatka, całkowicie przekreśla diagnozy poprzedniej komisji. Nie może być mowy o zatonięciu na skutek zderzenia z miną, ponieważ odpowiednie stacje norweskie
nie zanotowały żadnego wybuchu. Wypadek miał miejsce o kilkanaście mil od brzegów norweskich, na które morze nie wyrzuciło żadnych szczątków, które mogły pochodzić z rozerwanego statku. Przypomniano, że czubatka miała wady konstrukcyjne i poważne przecieki. Przypomniano o głosach rybaków stwierdzających niestateczność polskich lugrotraulerów, wykluczającą w tym stanie przydatność użytkową. Dziennik Bałtycki dementuje informacje o minie, które podawał wielokrotnie. Cytuję komisję, która skrytykowała pogoń za wynikami połowu, a jednocześnie nie odnosi się do własnych publikacji, w których strofowano rybaków kurczowo trzymających się brzegu. Wbrew temu, co napisano w gazecie, nie tylko cyranka miała przebudowaną rufę. Problem dotyczy wszystkich ptaszków, w tym także czubatki. Choć to z tekstu nie wynika. Nie podano także, że opinie innych rybaków pływających na podobnych jednostkach zostały przekazane już 10 października w Świnoujskim Domu Rybaka podczas spotkania z wiceministrem sprawiedliwości Zenonem Kliszką i wiceministrem żeglugi Piotrem Stolarkiem. Była tam załoga Mysi Królika i czterech uratowanych rybaków z cyranki. Niemal wszyscy mustrowali już na niejednym ptaszku i doskonale znali nękające je wady. Po komunikacie prasowym cała polska flotylla przerywa połowy i wraca do kraju. Jednak doniesienia prasy przechodzą bez większego echa, bo już następnej nocy stacjonująca w Polsce północna grupa wojsk radzieckich rozpoczyna marsz na Warszawę. Bataliony Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostają postawione w stan pogotowia, a w zakładach pracy tworzą się grupy samoobrony, które od KBW otrzymują broń. Wojsko i robotnicy szykują się do obrony stolicy. Jednocześnie z Moskwy przybywa bez zapowiedzi delegacja pod przewodnictwem Nikity Chruszczowa, która ma wyjaśnić sytuację. Ostatecznie decyzje polskich władz zostają przyjęte i rozpoczyna się tak zwana odwilż. Tragedia cyranki to także tytuł fabularyzowanego reportażu Henryka Kabata, który ukazał się w miesięczniku Morze. Pełny tekst w 1959 roku został wydany w serii miniatur morskich wydawnictwa morskiego w Gdyni. Tym razem nie ma już mowy o nagłym sztormie, który zaskoczył rybaków podczas połowu. Fakty zostają oddane bardzo wiernie, a dialogi autor odtwarza na podstawie relacji rybaków, z którymi rozmawiał. Powraca także do zatonięcia czubatki, wplatając w tekst przemyślenia rybaka Władysława Bańkowskiego, który leży w swojej koi tuż przed katastrofą. Pingwin, czubatka, nazwy statków przesuwały się teraz w pamięci. Ciekawe, co z tą czubatką, myślał, patrząc w lampę. Zmustrowali go z niej właśnie przed tym ostatnim rejsem. Prasa szeroko pisała o wypadku. Do dziś pamięta słowa: polski lugrotrauler czubatka zatonął na Morzu Północnym. Zginęło 14 rybaków. Przyczyną zatonięcia było najechanie na minę dryfującą, pozostałość po ostatniej wojnie. Ciekaw, zastanawiał się, kto wsadził tę minę do komunikatu. Nie uwierzyli w to rybacy. Oni znali te statki dokładnie. Pływali na nich już od kilku lat, bywali w sztormach, w huraganie przebijali się do portów. Widać, mieli szczęście, bo bywały jednak chwile, i to nawet przy średnim stanie morza, jak opowiadali niektórzy, że dech zapierało w piersiach, kiedy statek płynąc rozkołysał się mocno na boki. Wtedy od razu redukowano szybkość. Dlatego nikt z nich nie wierzył w tę minę. W statkach musiała kryć się przyczyna tragedii. Kto tam zresztą wiedział, jak było naprawdę? Nikt z załogi nie został przy życiu, a tych dwóch ocalałych na tratwie, kiedy odnalazł ich 12 maja 1955 roku na zachód od latarni Skottingen kuter norweski Arnholm, milczało na zawsze. Umarli z zimna. Gdyby zatonięcie czubatki spowodowała mina, to i oni na pewno nie zdążyliby nawet okiem mrugnąć, a co dopiero mówić o zrzuceniu tratwy na wodę. Zresztą Bańkowskiemu było wszystko jedno, chciał spać. Kleiły mu się oczy. Tak jak napisano w reportażu, Bańkowski zmustrował z czubatki tuż przed jej ostatnim rejsem. Teraz uszedł z życiem z tonącej cyranki. Dla uratowanego rybaka Łuszkura był to pierwszy rejs w jego rybackim życiu. Jak się okazało, również ostatni.
Po tym jak cudem się uratował, nie wrócił już na morze. Motorzysta Jasiński po powrocie z wyprawy miał się żenić. Morze Północne zmieniło te zamiary. Zeszyt z serii miniatur morskich ukazał się w 1959 roku już po odwilży. Wtedy niewielu pamiętało tragedię obu ptaszków. Mimo to Henryk Kabat zaledwie jeden akapit poświęcił na wyjaśnienie przyczyn wypadku. Przyczyn, które wcześniej ujawnił pomiędzy wierszami, pisząc o obawach rybaków, którym dech zapierało, gdy statek rozkołysał się za mocno. W 1956 roku komisja rządowa ujawnia mnóstwo zaniedbań i błędów, do których doszło podczas budowy całej serii lugotrawlerów B-11 i ich kontynuacji B-17. Dokumentacja jest dziurawa, pozbawiona wielu ważnych wyliczeń i ekspertyz, a do tego identyczna dla wszystkich jednostek. W rzeczywistości każdy ptaszek jest inny. Zaskakujące, bo właśnie to zamówienie pozwoliło Gdańskiej Stoczni Północnej skończyć z budową wagonów kolejowych i wozów tramwajowych. Z tą serią statków wiązano również ogromne plany eksportowe. Mimo to nikt w stoczni nie znalazł czasu, by zbadać prototypowego kulika, który jak się okazało był wadliwy. I tak w morze wyszło kilkadziesiąt ułomnych ptaszków. Teraz również komisja dowiaduje się o obawach kapitana Snopka, który przed wyjściem ze Świnoujścia skomentował stan sprzętu ratowniczego Cyranki. Na pokładzie była tylko jedna tratwa. W drugiej zaginęła pokrywa schowka na prowiant i środki pirotechniczne. Na czubatce była zamknięta na zardzewiałą śrubę i nie dało się jej otworzyć. Na Cyrance nie było jej wcale. Dało się ją oczywiście dorobić, ale to oznaczało kolejne dni przestoju. Dlatego łatwiej było zostawić niepełnosprawną szalupę i ruszyć bez niej. Snopek powiedział krótko: kierownictwo nisko ceni życie rybaków. Inspektor wpisał jego uwagę do protokołu i mimo to wydał zgodę na wyjście jednostki w morze. Prace komisji rządowej są jednak tylko wstępem, zaledwie propagandową przygrywką, mającą pokazać społeczeństwu troskę władz o życie i zdrowie obywateli. Prawdziwe dochodzenie rozpoczyna się przed Szczecińską Izbą Morską już 3 grudnia 1956 roku. Rozprawie przewodniczy sędzia Seweryn Koczorowski, ten sam, który przed rokiem badał sprawę Czubatki. Większy jest jednak skład ławników. Sędziego wspomaga aż 4 kapitanów żeglugi wielkiej: Bolesław Bąbczyński, Mikołaj Depisz, Antoni Leduchowski, Stefan Filutowicz i inżynier Kazimierz Stępniewski. Delegatem ministra jest ponownie kapitan Konstanty Maciejewicz. Powołano też sporą grupę biegłych specjalistów z zakresu budownictwa okrętowego. Nie ma już mowy o minach, ani o przypadkowym otwarciu drzwi. Dla wszystkich jest jasne, że przyczyna tragedii tkwi w konstrukcji ptaszków. Nie tych dwóch, które zatonęły, a wszystkich. Dopiero teraz przejrzano dokumentację i zlecono próby stateczności. Wyniki ekspertyzy są katastrofalne. Nie dość, że ptaszki zostały źle zaprojektowane, to ich przebudowa jeszcze bardziej pogorszyła właściwości morskie. Lista niezgodności i uchybień jest bardzo długa, ale wina rozkłada się między wiele instytucji. I trudno ustalić, która z nich zawiniła najbardziej. Każdy z ptaszków jest inny. Choć zbudowano je według tego samego projektu, różnią się od siebie wypornością czasem o kilka, a czasem o kilkanaście ton. Tymczasem dokumenty wszystkich są identyczne. Wpisano w nich dokładnie te same parametry, na co nie zwrócili uwagi ani inspektorzy Polskiego Rejestru Statków, ani kontrolerzy Urzędu Morskiego, ani wreszcie sami armatorzy. Zadziwiające, bo doskonale wiedzieli, że nigdy statki z jednej serii nie są identyczne. Przyczyną zatonięcia Cyranki była zła stateczność jednostki i utrata pływalności. Oponentem jest jednak ponownie delegat ministra. Kapitan Maciejewicz dowodzi, że nawet kalekie jednostki, jak to metaforycznie nazwał, przy bardzo złych warunkach mogą pływać. Podkreśla przy tym, że nie ma takiego okrętu, który w pewnych warunkach pogodowych jest bezpieczny i nie może zatonąć. Jako przyczynę wskazuje błąd kapitana. Skład sędziowski zgadza się z tym argumentem.
Z relacji obserwujących cyrankę rybaków wynika, że statek przewrócił się na skutek błędnego manewru. Zwrotu wykonanego przy zbyt dużej prędkości podczas wysokiej fali. I tak sprawa odpowiedzialności za fatalną konstrukcję i jeszcze gorsze wykonanie schodzi na drugi plan. Izba Morska wystosowuje jednak cały szereg zaleceń dla armatorów i dla stoczni, aby w przyszłości uniknąć podobnych błędów. Póki co ptaszki mają wrócić do stoczni remontowej i zostać poprawione. Prawdę mówiąc, wszystkie stoją już przy nabrzeżach portów. Niektóre już trafiły do naprawy, co w jednym przypadku o mało nie zakończyło się kolejną tragedią. 12 grudnia drop idący przy sztormowej pogodzie ze Świnoujścia do Gdyni otrzymał silne uderzenie fali i położył się na burcie. Nie wywrócił się, ale pozostał w głębokim przechyle. Rybacy wiedzieli, czym to grozi. Załoga nadała wezwanie o pomoc. Drop dotarł do stoczni dopiero następnego dnia w asyście holowników. W efekcie działań komisji rządowej zmieniono także sposób wynagradzania rybaków. Oficjalnie nie było już pogoni za wykonaniem planu za wszelką cenę. Choć prasa nadal drukowała zestawienia z najlepszymi wynikami połowów, podając nazwę statku, nazwisko szypra i ilość złowionych ton. Posłuch znalazły postulaty rybaków o zapewnienie bezpieczeństwa. W Anglii zamówiono 2 holowniki ratownicze, które miały asekurować polską flotę rybacką na Morzu Północnym. Zmiany przyniosły oczekiwany skutek. Przez kilka następnych lat ptaszki pływały bez wypadków. Flota rybacka utraciła za to 2 statki bazy. 19 marca 1956 roku przy wejściu na Zatokę Biskajską zatonęła Stalowa Wola. Załogę uratowano. 15 grudnia 1958 roku nieopodal Helsingborg morska wola weszła na wystające z dna skały i osiadła. Po odlichtowaniu statku i ściągnięciu przez holowniki do stoczni okazało się, że naprawa frachtowca jest nieopłacalna. Statek odholowano na Martwą Wisłę w Gdańsku, gdzie został pocięty na złom. Był to smutny koniec 2 statków, które zapisały piękną kartę w historii polskiej floty. Bliźniacze jednostki zbudowano w 1925 roku w Kilonii. Przez pierwsze lata ich portem macierzystym był Hamburg. Później oba przeszły pod brytyjską banderę, a po 3 latach pod norweską. Wreszcie w 1939 roku kupiło je przedsiębiorstwo GAL, Gdynia America Line. Po klęsce Francji kapitan Jan Stankiewicz odprowadził morską wolę do Wielkiej Brytanii. Stalówkę, jak nazywali ją marynarze, wojna zaskoczyła w Brazylii. W 1940 roku po raz kolejny dołączyła do bliźniaczki. Przez 4 lata pokonywały Atlantyk w konwojach, dostarczając na Wyspy Brytyjskie czołgi, ciężarówki i żołnierzy. Szczęśliwie udało im się uniknąć niemieckich ubotów. Morska wola wykonała 40 podróży, stalówka o 6 mniej. Po wojnie już pod banderą polskich linii oceanicznych obie trafiły na linię lewantyńską i południowoafrykańską, by w 1952 roku rozpocząć służbę w Dalmorze jako statki bazy. Miała to być dla nich spokojna emerytura. A ptaszki? Nadal goniły po Morzu Północnym za śledziami. Niestety, szczęśliwa passa zawsze musi mieć swój koniec. Historia jest jednak długa i dalsze tragiczne losy ptaszków poznamy w kolejnym odcinku. Katastrofy i wypadki w czasach PRL. Woda. Fragmenty materiałów archiwalnych przeczytał Leszek Filipowicz. Efekty dźwiękowe i niektóre fragmenty muzyczne pochodzą z bazy www.zapsplat.com. Muzyka na podstawie licencji Universal Production Music oraz Pari Music. W ilustracji YouTube wykorzystano reprodukcje prasowe oraz zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Z obowiązku dodam, że cytaty zamieszczone w serialu Żywioły nie stanowią źródła w rozumieniu prawa autorskiego. Powielanie i wykorzystywanie możliwe wyłącznie w oparciu o oryginalne zapisy w źródłowych materiałach archiwalnych, o ile ktoś znajdzie. Niektóre dane osobowe bohaterów i dane mogące naprowadzić na wybrane osoby zostały zmienione w celu ich ochrony. Sposób opowiedzenia historii
chronologia wydarzeń, dobór materiałów źródłowych, ich zestawienie i interpretacja są literackim dziełem autorskim. Wykorzystanie wymaga zgody autora i wskazania źródła za każdym razem, gdy podawane informacje pochodzą z powyższego dzieła. Copyright by Przemysław Semczuk. Copyright by 30 Plenum Spółdzielni Zenum. Produkcja 30 Plenum Spółdzielni Zenum, Toruń 2023.